Hej, dzień dobry, cześć, cześć, z tej strony Patryk, witam was w pierwszym takim odcinku próbkowym, oczywiście Ultimate Team Live. Przed wami mój skład, mam jeszcze chyba 6 składów innych, no bo jak wiecie, na Fabrykę Coins trzeba budować składy pod informy, pod testy, a więc tych składów mi się troszkę nazbierało. Tutaj macie oczywiście Ligę Hiszpańską, no nawet spoko mi się grało, bardzo dobry napastnik, 90 pace'a Vargas i 85 dribblingu, a więc dobrze będzie tutaj grał. Dobra, tak więc możemy już sobie wejść w jakiś tutaj team, weźmy sobie online tournament. I wczoraj widziałem właśnie taki turniej za 10 tysięcy, nie wiem czy on jeszcze jest, no oczywiście, że jest. I ma jeszcze jeden dzień i 3 godziny będzie jeszcze ten turniej, a więc można spróbować swoich sił tym składem. Dobra, Adrian, Turan mi się ostatnio w paczce trafił, jednak nie znajduję dla tego zawodnika miejsca, no i czy ktoś będzie. Właśnie w Ultimate Team jest taki problem teraz. Okej, od razu nam gościu wyszedł, weźmy sobie czarne stroje i zobaczymy, czy ma jakiś trudny skład, przeciętny, czy jakiś tam, jakiś. 6 minut, 84, English skład, holy shit. Kompany i David Luiz, chyba najlepsza obrona, jaką może być w BBL. Jeden z najlepszych pomocników w BBL. Yaya Touré, pomocnicy. Fuck. Oh Jesus! No. O, holy shit, to może być bramka? Aj ty, kurna, Czechu pieprzony. No, ale brawo dla Vargasa, że przynajmniej próbował. Gierek. Do Algierczyka podanie. Czy będzie bramka? O la la, czyżby to był gol? Fuck. No, masz ochotę się zrewanżować, to może teraz. Może teraz! No niestety. Wolne pole? No faul, panie sędzio. Przynajmniej na żółty kartonik. Brawo. Brawo dla arbitra. Ohoho, Rakitic. Aż mam ochotę uderzyć. Rakitic! Mur! No i teraz Eto, będzie bramka, będzie gol! Eto! Navas! Navas! Ale! Ponad bramką, ma ludzi się obok. Teraz może jakaś kontra? Dobra by się przydała. Do Gierka! Edward Gierek! Gierek! Pierwsza połowa 0-0. 3 minuty doliczone do podstawowego czasu pierwszej połowy. Ole, brawo dla Vargasa. Teraz będzie kiwka. Vargas! O, myślałem, że gol. Nasri! O mój panie! Nasri! Santi Cazorla! Carvajal! Kurde, nie może piłka znaleźć się w siatce. Dlaczego? O! Vargas! Yes! Brawo! Wspaniale! 90 pace'a pokazało się przy tym podaniu. Edu Vargas na 0-1. Ależ męczarnia. Jednak ja byłem znacznie bliżej niż mój przeciwnik. Od tego by strzelić bramkę. Jeszcze raz zobaczcie. Vincent Kompany okazał się za słaby, za wolny jak dla tego mojego. Ojej. Diego! Om! Wow! I to jest właśnie to, o czym mówiłem o Diego. Fantastyczne strzały, naprawdę. Ale teraz może być 2-1! Nie ma! Holy shit! Och! Daleki wykop do Gierka. Jest. 0-2. Nie było jakoś łatwo. W drugiej połowie dopiero dwie bramki. Wspaniałe dwie bramki. Courtois zachował czyste konto, a Kompany na pewno zmartwiony tym faktem, że nie pozwolił, że pozwolił Vargasowi strzelić gola na 0-1. A więc poszukajmy sobie kogoś na pomocnika, czyli na pozycję CM, jednak zmieńmy tutaj sobie ligę na ligę BBVA. Position na CM, dobra.
Show me gold cards. O, no ładnie, no bardzo ładnie. Modric, 7,5, Fabregas, Benat, za wolny, Modric, Benat, Gadi tam był, czy Gabi, no nie znam go. 68 pace'a chyba miał. No nie, i to jest to, czego nienawidzę po prostu. Dos Santos, Sergio Roberto, a dobra, może być. No to kupujemy sobie Sergio Roberto. Podobno jest bardzo dobry. Strzeli mi ostatnio chyba z 4 bramki. I nie wiem, jak on to zrobił, ale tak zrobił. A więc pora zmienić sobie Rakitica. Nie jestem z niego zadowolony. Nie. Dobra, Rakitica sobie weźmiemy na ławkę rezerwowych, a tego gostka sobie wrzucimy. Sirch. Sergio Roberto. Welcome, Sergio Roberto. Tak więc można grać dalej. I zobaczymy, jak spisuje się Sergio Roberto. Młody gracz Barcelony. Holy shit, może być trochę przycinać. Wezmę sobie biały strój, żeby było troszkę ładniej, efektowniej. 6 minut gramy na Santiago Bernabeu, czyli u mnie na stadionie. Będziemy grali w futbolówką Pumy. Szemksksks. O mój panie. Znowu liga angielska. No proszę. No proszę. Aguero, Silva, Ture, Iniesta. Czech. Spuściłeś 2 bramki. Albo będziesz bronił dobrze, albo będziesz bronił słabo. Holy shit! Doskonale. O, dawaj! Gościu! O, to jest ten, na kogo czekałem właśnie. No, bardzo dobra wrzutka, Sergio. Nie. Holy fucking shit. Ale wspaniałe uderzenie, jeszcze lepsza obrona. I teraz kto? Zacięcie, Ture. Schürrle. Wybij. No nie było, na szczęście. Jeszcze raz, jeszcze jeden. Jeszcze raz, Courtois. O. O. Pum. Skończył się. Piękny sen. 0-1. Dobra, walczymy dalej. Tutaj się wysuwa twój kolega. I gol! Gierek! No, nasza gwiazda. Lewoskrzydłowy Petr Czech. Wiedziałem, że to będzie bramka. Wiedziałem, po prostu wiedziałem. Tutaj jak już ten Algierczyk. Jak on miał Tchumhaonu, jakoś tako. No, dobrze, tutaj dośrodkowanie, przyjęcie najpierw chyba było, albo nie dośrodkowanie. Gierizman, Petr Czech jeszcze tam, pamiętał. Nie może się urwać, nie może! No, Courtois. Ale teraz pewnie będzie wrzutka na jaja, Ture. No, wiedziałem. Tak się czasem zdarza. 55.05 minuta. Jeszcze mi się kłania, Han. I teraz. No nie, no nie wierzę. No ho! Urwał. Bramka. Nie ma gola, nie wierzę. Filipe. Nie! To nie jest... To jest sen chyba tylko. Tu wychodzą moje minusy, moje braki w grę FIFA. Gościu miał mega farta. 2-1. Myślę, że wam się podobało, tak więc dzięki. Trzymajcie się, ludziska. Do następnego i cześć.